Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Jedna z najpopularniejszych mobilnych gier MMORPG 2020 roku w Azji właśnie zadebiutowała w Europie oraz Ameryce Północnej. Wczoraj rano miała miejsce premiera anglojęzycznej wersji gry. Seven Nights 2 to kontynuacja Seven Nights, która różni się od oryginału praktycznie wszystkim. Wyglądem, rozgrywką oraz systemem walki. Tym razem postawiono na otwarty świat, nowoczesny silnik graficzny, kinową zabawę oraz rzeczywisty system walki. W Seven Nights 2 mamy także o wiele więcej sieciowo typowo MMORPG-owych elementów z gildiami, PvP oraz raidami na 8 osób. Obawiałem się, że New World nie ujawnił żadnej roadmapy i to zła wróżba, a tutaj Amazon zaskakuje wieściami o planowanych nowościach do swojego MMORPG-a. Oczywiście część błędów nadal występuje, liczba graczy znacznie spadła, a kontentu trochę brakuje, ale nie przekreślajmy jeszcze tego tytułu. Gatunek ten udowodnił już przecież, że daną produkcję ocenia się nie po tym jak zaczyna, ale jak kończy. Co jednak Amazon planuje dla swojej gry? Po pierwsze, serwery testowe, a raczej krainę otwartych testów. Kraina otwartych testów to serwer z ograniczoną dostępnością, którego twórcy będą używać, by dać graczom wcześniejszy wgląd w przyszłe funkcje w grze. Serwery te zostaną otwarte 10 listopada o godzinie 20:00. Liczba serwerów jest ograniczona. Na początku dostępny będzie jeden świat w regionie USA, wschód, a także jeden świat w Europie Centralnej. Teraz pora na prawdziwe łakocie, które będą dostępne na serwerze testowym i z czasem pojawią się w New World. Na pierwszy ogień idzie nowa broń, czyli rękawica próżni. Używajcie sił próżni, aby wspierać sojuszników i przełamywać szeregi wroga za pomocą magicznej hybrydy wsparcia oraz DPS-a. To pierwsza broń wpływająca zarówno na inteligencję, jak i na skupienie. Stanowi doskonałe dopełnienie laski życia i innych magicznych broni. Drzewko anihilacji skupia się na maksymalizacji obrażeń zadawanych podczas walki w zwarciu i na ostrzu próżni utworzonym ze zjadliwej energii próżni. Drzewko rozkładu może zapewnić leczenie oraz wzmocnienie i skupia się na kuli rozkładu, dwufazowym pocisku mogącym osłabić wrogów i leczyć sojuszników. Rękawica próżni wraz z jej arsenałem wzmocni i efektów negatywnych jest idealna podczas walki w grupie i może znacząco wzmocnić sojuszników w walce z wrogiem. Questy frakcyjne PvP również zostaną urozmaicone, a wszystkie faktorie na wyspie ulegną fuzji. W New World będzie obowiązywał jeden rynek. Same faktorie pozostaną w tym samym miejscu, ale nie będą posiadały osobnych aukcji dla danego terenu. Niezmiernie miło nam ogłosić, że po 2 latach i 4 miesiącach Kill Squad opuścił wczesny dostęp i oficjalnie wystartował na Steamie. Koniec bety, koniec testów, koniec szukania wymówek. Kill Squad jest już w teorii ukończonym i pełni grywalnym tytułem. Cena gry poleciała w dół, zamiast dotychczasowych 90 zł zapłacicie 72 zł, co chyba nie jest jakimś wygórowanym wydatkiem, szczególnie za produkt buy to play. Kill Squad jest nazywany Pawłow Exile w kosmosie. Mamy tutaj do czynienia z sieciowym hack and slashem w futurystycznym uniwersum, który polega na wypełnianiu kontraktów, farmieniu przedmiotów, no i rozwoju swojej postaci. W Kill Squad możemy grać solo albo w 4-osobowym składzie. Na 24 listopada zaplanowana jest Steamowa premiera Element Quest, nowego MMORPG w grafice 2D. Będzie to tak zwany side-scroller, czyli platformowy tytuł, który pod względem rozgrywki będzie przypominał na przykład Maple Story. Element Quest ma zawierać cykl dnia i nocy, dużo elementów społecznościowych oraz interesujący podział na klasy dzielące się na 4 żywioły. Model biznesowy, free-to-play, podobno bez pay-to-win, ale to akurat trudno teraz zweryfikować. Musimy poczekać na premierę i zawartość tamtejszego item shopu. Ekowald Wilds, jeden z nowych regionów, który trafi do Guild Wars 2 razem z dodatkiem End of Dragons. Niegdyś skamieniałe i pozbawione życia, Ekowald Wilds jest teraz krainą rozpadu, w której panuje niebezpieczeństwo i chaos. Gracze doświadczą tutaj nowych możliwości, odkrywając sekrety tego tajemniczego miejsca. Niby nowy, ale wcale nie taki nowy. Już w oryginalnym Guild Wars mogliśmy przemierzać tereny Ekowald Forest, więc miło będzie powrócić w tę stronę i zobaczyć, co się zmieniło. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Mówił do Was Rejstus. Cześć!